Szanowni Państwo, 170 lat temu, 22 kwietnia 1848 roku, zostało zarejestrowane w Wiedniu Towarzystwo dla Dobra Śląska Silesia. Prawdopodobnie w tym samym dniu Johann Demel, zastępca okręgu cieszyńskiego w parlamencie frankfurckim, wraz z dwoma posłami do austriackiego parlamentu, liderem śląskiej burżuazji, wiceburmistrzem Opawy, doktorem Francem Hainem i przywódcą śląskiego ruchu chłopskiego Hansem Kundisiem, utworzyli w Wiedniu Związek Ślązaków Austriackich. Ta ponadpartyjna organizacja była prekursorem śląskich ruchów narodowych. Wkrótce trzej reprezentanci Śląska Cieszyńskiego, Johann Demel, Karl Poczi i Adolf Kolaczek, zostali wybrani jako deputowani do parlamentu frankfurckiego. Za sprawą wniosku Kundisia 7 września 1848 roku parlament zniósł poddaństwo chłopów i pańszczyznę na terytorium Cesarstwa Austrii. Związek Ślązaków Austriackich postulował zjednoczenie Śląska, kontynuował postrzeganie Ślązaków jako odrębnej słowiańsko-germańskiej narodowości wbrew lansowanym wówczas w Europie Środkowej ideom klasyfikacji narodowej na podstawie językowej. Zgodnie z założeniami Związku Ślązaków Austriackich wszyscy Ślązacy mieli być dwujęzyczni. Językiem urzędowym miał być język niemiecki, a językami potocznymi germańskie i słowiańskie dialekty śląskie. Warto zaznaczyć, że pod naciskiem Franza Haina, Hansa Kundisia i innych posłów w austriackim parlamencie skupionych w Związku Ślązaków Austriackich cesarz wydał dekret o usamodzielnieniu tej części Śląska włączonej w 1782 roku do Moraw i ustanowieniu Sejmu Krajowego Śląska Austriackiego. Związek Ślązaków Austriackich zdecydował się na współtworzenie Towarzystwa Niemców z Czech, Moraw i Śląska w Wiedniu. Jej liderzy opowiadali się za zjednoczeniem i niezależnością Śląska w ramach Związku Niemieckiego, który miał być związkiem samodzielnych państw. Zatem Śląsk miałby szansę stać się jednym z niezależnych organizmów państwowych. Wszystkie te informacje, które przytoczyłam, pochodzą z publikacji Dariusza Jerczyńskiego Historia narodu śląskiego. W imieniu Śląskiej Ferajny właśnie w dniu dzisiejszym i w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Darkowi Jerczyńskiemu, że dzięki jego książkom lepiej poznaliśmy naszą śląską historię, historię często niewygodną, ale historię, która kształtuje i decyduje o naszej regionalnej tożsamości. My sam dzisiaj oddajemy Zoca Johannowi Demelowi, Johann Demel von Elwe. To on ze swoimi kamratami Hansem Kudlichem a Franzem von Hain zbindowali Verein austriackich Ślązoków. Jak w 1848 roku zaczęła się wiosna ludów, w całej Europie budziły się nacje, większe identyfikacje, a personele czuły fraj. To oni gadali o naszym uważaniu, o naszej identyfikacji, o naszej nacji, o naszej większości. To oni gadali o suwerennym sztacie Śląsk. Z odrębnego sztatu nie wylazło, ale możemy godać, że z kuli tego mieliśmy autonomia w Austrii. A mogę dzisiaj tu mocka godać o tych wszystkich dobrych zachach, co zrobili dla naszego heimatu, bo tak rechtownie im to trzeba. Bo my, Ślązocy, musimy pamiętać o naszej geschichcie, o naszych heldach, bohaterach, landsleutach. Zdomij się, że ten Denkmal ma być symbolem tych wszystkich personów, którzy w tamtym czasie walczyli, dopominali się, godali o tym, że sam jest nasza ziemia, że sam jest nasz heimat, że my, Ślązoki, nie musimy być kimś innym, kim my nie są. Że my, Ślązoki, mamy się sami we swoim heimacie respirować. I teraz prosiłbym przedstawicieli Śląskiej Ferajny, żeby oddali Zoca pod tym dynkmalem.